cieszę, że ta wspaniała impreza może się odbyć w Rydzynie, tu w parku zamkowym, zamku będącego symbolem ziemi leszczyńskiej. Wszak tu urzędował król Stanisław Leszczyński, jego ród. A dziś to miejsce tętni życiem, to miejsce jest takim centrum przekazywania tradycji. Bo koła gospodyń wiejskich, ta bitwa, umownie nazywana kół, czyli ta rywalizacja, to piękna forma przekazywania tradycji. To jest bardzo ważne, dlatego że w dzisiejszym czasie, czasie globalizacji, kiedy wszystko jest na całym świecie takie same, bardzo ważne jest to, żebyśmy dbali o nasze lokalne tradycje. Wszak to, że jesteśmy Polakami, to między innymi jesteśmy nimi dlatego, że wyznajemy tą samą tradycję, kulturę, język, utożsamiamy się z tą samą historią. Przekazywanie tradycji, kultury, można powiedzieć, że jest takim elementem patriotyzmu XXI wieku. Cieszę się, że tak wiele osób dba o polską tradycję i kulturę. Cieszę się, że panie z kół gospodyń wiejskich są w tak różnym wieku, że mamy tutaj do czynienia z spotkaniem różnych pokoleń i że najmłodsze uczestniczki tego konkursu z takim zapałem, zaciekawieniem chłoną tą wiedzę, chłoną tradycje, chłoną przepisy i będą o nich mówić, wierzę w to głęboko, swoim córkom, swoim wnuczkom i dzięki temu tradycja naszej ziemi będzie przekazana jeszcze przez wiele, wiele lat. Spotykamy się w Parku Zamkowym, w Zamku w Rydzynie, na Bitwie Regionów, perełka baroku. Nic tak nie odzwierciedla i przypomina kultury tradycyjnej, to co tworzą koła gospodyń wiejskich. Dzisiaj 21 kół z terenu powiatu leszczyńskiego. Gminę Rydzyna reprezentuje 6 kół gospodyń wiejskich. Jestem z nich bardzo dumny. Zaangażowanie ich i nie tylko zaangażowanie kół z gminy Rydzyna. Jak widzimy, wszystkich 21 kół z całego powiatu leszczyńskiego. Panie, godnie przygotowały się do reprezentowania swoich miejscowości oraz swoich gmin. Bitwa regionów dzisiaj odbywa się w miejscowości Rydzyna w powiecie leszczyńskim. Jest to jedna z wielu bitew, w których udział biorą koła gospodyń wiejskich z terenu właśnie działania danego powiatu. My mamy tutaj udział w organizacji tego wydarzenia pod patronatem ministra rolnictwa. Współpracujemy przy realizacji tych spotkań z kołami wiejskimi, z Agencją Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa, również z Kasą Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego, z Wielkopolskim Ośrodkiem Doradztwa Rolniczego. Także tutaj występują te wszystkie instytucje, które współpracują na co dzień, aby mogły koła gospodyń dobrze funkcjonować. Myślę, że patrząc na frekwencję tutaj w Rydzynie, jest to bardzo udane spotkanie. Tych kół mamy tutaj 21 i tłumy odwiedzających, próbujących, smakujących polskie potrawy. Promujemy tutaj właśnie wszystkie tradycyjne potrawy, które kiedyś gościły na polskich stołach. Dzisiaj wychodzą, że tak powiem, z cienia dzięki właśnie takim imprezą jak Bitwa Regionów. Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa jest jednym z współorganizatorów wydarzenia pod nazwą Bitwa Regionów. To właśnie w Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa koła gospodyń wiejskich mogą zarejestrować się w rejestrze i w ten sposób otrzymać dofinansowanie do swojej działalności. Dofinansowanie działalności kół gospodyń wiejskich
jest zależna od tego, ile członków liczy koło gospodyń. I koło gospodyń może tutaj otrzymać wsparcie od 3 do 5 tysięcy złotych na działalność statutową, na działalność ogólnie związaną z funkcjonowaniem koła. Te pieniądze można przeznaczyć albo na zakup, nie wiem, na garnków, ale również na przykład wyjazd jakiś dla członkiń i one mogą zainwestować wówczas te pieniądze w siebie. Dzisiaj gościmy na tyłach zamku w Rydzynie. Jest to, można powiedzieć, wymarzone miejsce do organizacji tego typu wydarzeń. Wszyscy czują się tutaj swobodnie, panuje swojska atmosfera. Widzimy zresztą po frekwencji, która niesamowicie dopisała. I myślę, że lepszego miejsca byśmy nie mogli sobie wyobrazić na zorganizowanie tego typu wydarzenia. Oj, ty miły gołąbku, jak ci tam na żołądku. Oj, ty miły gołąbku, jak ci tam na żołądku. Grocze gołąbka!
dziecko nie śpi. U ojcu dać gorzoły wygnać, do stodoły to dziewczęcia wliść. U ojcu dać gorzoły wygnać, do stodoły to dziewczęcia wliść. Aha! Dopiero się dziś dowiedział, jak to dziewczę dostać. Dopiero się dziś dowiedział, jak to dziewczę dostać. Ojcu domu, matce domu, gorzołę posłać. Ojcu domu, matce domu, gorzołę posłać. Dopiero się dziś dowiedział, jak się żyki cieńczą. Dopiero się dziś dowiedział, jak się żyki cieńczą. Do kościoła z paciorkami na kochanie cieńczą. Do kościoła z paciorkami na kochanie cieńczą.